Jak obniżyć stres w związku z ogłoszeniem komuś niezbyt dobrych informacji? Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Często jesteśmy w takiej sytuacji, iż wiemy, że pójdziemy do kogoś, żeby komuś ogłosić, jak się mówi po angielsku, bad news, złe informacje. Albo informacje, na które wiemy o tym, a zareaguje ktoś w sposób albo turbulentny, albo niechętny, albo nieprzyjemny. Bardzo często, bardzo się wtedy denerwujemy. Bo mówimy, nie wiemy jak zareaguje, nie wiemy co się wydarzy, ta osoba zacznie krzyczeć, zacznie być nieprzyjemna, wulgarna, różne inne rzeczy. Mówię o takich sytuacjach troszkę bardziej skrajnych. I bardzo często osoby, które są w takiej sytuacji, nie śpią, denerwują się, co się tam stanie i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób, uwaga, w pewnej grupie takiej sytuacji, bo to co powiem nie pasuje do wszystkiego, ale do wielu sytuacji przypasuje, zadziałać, aby obniżyć stres. I tutaj przedstawię dwa sposoby, dwie strategie, aby ten stres obniżyć. Uwaga! Pierwsza strategia Was troszkę zaskoczy. Otóż odpowiedź na pytanie, jak ogłosić te wiadomości? Zrób to, ale nie zrób tego osobiście. Bardzo często chcemy iść do kogoś i porozmawiać, powiedzieć komuś o czymś. Ale zapominamy lub pomijamy taką możliwość, że przecież możemy najnormalniej w świecie włożyć to na papier i wysłać komuś tę informację. Nie zawsze to będzie pasować. Czasami będziemy wiedzieć, że to nie jest najlepszy sposób, bo to nie będzie okazanie szacunku. Ale w większości przypadków, jeżeli włożymy coś na papier, a opracujemy to bardzo dokładnie, przemyślimy każde słowo, ale po co to robimy? Po to, żeby osoba, do której idziemy, najnormalniej w świecie wybuchła przy tym kawałku papieru, kiedy nas tam nie ma. Aby ten stres nie miał okazji przenieść się na nas. Ta osoba będzie być może wzburzona, będzie zła, będzie niezadowolona. Jej zachowanie przy tym papierze jednak nie będzie dotyczyć nas. Natomiast zderzy się z tą informacją. I teraz. Jeżeli ja wiem o tym, że ta osoba może podnieść słuchawkę i w tym wzburzeniu zadzwonić, powiedzieć co ty i tak dalej, to mogą się dziać różne sytuacje, trzeba sobie powiedzieć następującą rzecz. Jeżeli ta osoba zadzwoni zaraz po otrzymaniu, na przykład w dniu, nie odbieram telefonu. Nie zawsze mogę sobie na to pozwolić, ale specjalnie to robię, bo nie chcę przeżyć tego stresu. I teraz, jeżeli tamta osoba się do mnie nie dodzwoni, oczywiście może pomyśleć, że ja nie odbieram telefonu, ale przecież może pomyśleć, że jestem teraz w toalecie albo że jestem teraz zajęta. W naszym świecie bycie asertywnym i dbanie o swoje ja jest dzisiaj coraz częściej w naszej kulturowości postrzegane jako rozwój. I właśnie to Wam proponuję. Przecież nie musisz wcale sam siebie narażać na to, że ktoś Cię słownie napadnie. Lepiej poczekać godzinę, dwie, a może na drugi dzień odebrać, odpisać. Przepraszam, jestem rzeczywiście zajęty, będę mógł rozmawiać o godzinie 21. Albo oddzwonię do Ciebie rano, jutro, jak tylko, zaraz po 8 na przykład. Oczywiście tutaj wariantów jest wiele technicznego rozegrania sprawy. Natomiast pamiętajmy, że jest to opcja. Ta opcja ma w sobie jeszcze jeden plus. Ja muszę dobrze przemyśleć to, co wstawiam na papier. A jeżeli będę rozmawiać przez telefon lub spotkam się z tą osobą, też emocje mogą spowodować, że nie ujmę pewnych spraw tak dobrze, jak wtedy, kiedy jest to na papierze. Osoba, która otrzymuje informację niezbyt dobrą lub informację, o której wiemy o tym, że zareaguje na to turbulentnie, nieprzychylnie, zazwyczaj nie zakończy czytania tego listu na tej trudnej kwestii, ale będzie czytać następne słowa, a my w tych następnych słowach możemy pokazać plusy, wytłumaczyć różne rzeczy itd., itd. I uwaga! W związku z tym rozwiązaniem na obniżenie stresu jest nie iść, nie zrobić tego osobiście inicjalnie. Pierwszy krok, przekaż to na piśmie. Oczywiście forma listu czy e-maila to już jest Twoja decyzja. Ale teraz, jeżeli ja muszę iść lub decyduję, że pójdę, bo to jest najlepsze wyjście, obniżenie stresu nie znaczy to, że ja się go pozbędę. Stres zawsze będzie, kiedy pójdziecie do kogoś z kimś rozmawiać. Ale...
Co mogę zrobić? Mogę sobie w głowie poustawiać jedną kwestię. I to Wam mówię jako negocjator. Otóż wyobraźcie sobie, że w naszej rzeczywistości mamy kolor zielony, który oznacza dobrą informację, dobre słowo, pozytywny przepływ informacji, dobrą komunikację, to, że mówimy coś fajnego, akceptujemy siebie nawzajem, jedna, druga strona. Mamy kolor niebieski, który oznacza przepływ informacji ambiwalentnej, czyli nie wiadomo, czy pozytywnej, czy negatywnej, takiej sobie, jak wiele informacji, lub neutralny. Ale mamy też czerwony kolor. To wtedy, kiedy ktoś reaguje turbulentnie, ktoś jest niezadowolony, albo kiedy ja mówię rzeczy, które są trudne, wiadomo, że one wzbudzą jakiś rodzaj negatywnych emocji. I pamiętajmy o tym, że kiedy decydujemy się iść do kogoś i komuś coś powiedzieć, nigdy, prawie nigdy, nie ma takiej sytuacji, że ten punkt ogłoszenia jest finalnym punktem tego, co się wydarzy. To nie jest tak, że tam się wszystko odbędzie. Tam się odbędą emocje. Ale pamiętajmy o tym, a w naszej kulturze europejskiej nie mamy we krwi myślenia procesowego. Zastanówmy się, dlaczego właśnie idziemy to zrobić. Idziemy to zrobić, ponieważ to jest najlepsze wyjście. A następnie rozrysujmy sobie 2-3 warianty, co nas może czekać w następnej godzinie, 5 godzinach, dniu, tygodnia. Zależy, jaka to informacja, z kim, z czym mamy do czynienia. I teraz, jeżeli rozpiszecie sobie na papierze warianty reakcji tej osoby i rozwoju sytuacji, i niektóre z nich będą miały czerwony kolor, a raczej większość będzie miała czerwony kolor z tego względu, że przecież wiemy o tym, że raczej ta osoba zareaguje negatywnie, chociaż czasami możemy być zaskoczeni. To co wtedy trzeba zrobić? Trzeba nie tylko rozpisać, co się może wydarzyć, ale co ja zrobię, aby temu zapobiec. I rozpiszcie sobie to. Jeżeli będzie tak, to zrobię tak i tak i tak. A co to jest, to zrobię? No, najczęściej na ten czerwony kolor dorysuję jakiś zielony. Jak to zrobię konkretnie? Jeżeli Państwo to zrobicie, stresu się nie pozbędziecie, ale ten stres się zmniejszy. Na zakończenie powiem jedną bardzo ważną rzecz. Otóż my bardzo często, ponieważ myślimy linearnie, punktowo albo dwuwymiarowo, my tylko myślimy o tym jednym momencie, ale przecież pamiętajmy, że ten jeden moment oznacza skok emocjonalny tej osoby, kiedy zderzy się z tą informacją, więc mózg gadzi tej osoby skacze w górę. Tak? Mózg automatyczny. Wiadomo, że ta osoba się zdenerwuje. Logika u tej osoby o tyle, o ile mózg gadzi, wjedzie w górę, obniży się o taki sam kawałek. Czyli możliwości logicznego myślenia tej osoby w momencie przyjęcia informacji są bardzo zmniejszone. Ale jak miną emocje, ta osoba prześpi noc, albo miną 3 godziny, ten mózg gadzi zjedzie w dół, pojawi się logika. I ta osoba będzie miała tendencję do rozmyśliwań na ten temat. I przecież jeżeli my coś robimy, bo coś jest logiczne, do czegoś dąży, ta logika także ma większą szansę pojawić się u tej osoby w głowie, wtedy kiedy miną 2 godziny, 5 godzin albo 2 dni, w zależności co to jest. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się iść do kogoś i powiedzieć coś trudnego, decydujemy się na proces, a nie na jeden punkt. Jak sobie to uzmysłowicie, nie mówię, że pozbędziecie się stresu, ale będzie on mniejszy. Dlatego pamiętajmy o tym, że jeżeli ja Wam przekazuję pewną wiedzę, która spowoduje, że obniżycie sobie stres i będzie to dobrze wpływało na Wasze zdrowie, podzielcie się tym także z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci, nawet jeżeli gaśnie. Zapraszam serdecznie do skorzystania z bezpłatnych materiałów. W opisie macie link i na ekranie teraz też widzicie to, który możecie sobie ściągnąć, to materiał, i jest on zupełnie bezpłatny, a poszerzy Waszą wiedzę na ten temat. A póki co zapraszam do subskrypcji kanału, macie przycisk po tej stronie, a po drugiej stronie połączenie z innymi filmami, które nawiązują bezpośrednio do tej tematyki. Zapraszam do tego, abyście komentowali ten film, abyście dzielili się ze sobą swoimi opiniami. Ja też będę starał się odpowiadać. A póki co życzę najlepszego. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.